Mamy takie zadanie, że 3 do potęgi a jest równe pierwiastek piątego stopnia z 3 do kwadratu. I naszym zadaniem jest znalezienie wartości tego wykładnika a, żeby to równanie się zgadzało. Zachęcam cię jak zwykle do zatrzymania otwarzania filmu i spróbowania znalezienia rozwiązania samodzielnie. No dobrze, a ja jakbym to zrobił? No ja bym to zrobił w ten sposób. No jak mam takie wrażenie, że 3 do potęgi a jest równe jakiemuś pierwiastkowi piątego stopnia jest równe pierwiastkowi piątego stopnia to żeby się pozbyć tego pierwiastka to prosi się, żeby podnieść to wyrażenie do potęgi piątej wtedy ten pierwiastek nam zniknie no, ale nie możemy podnieść do potęgi piątej jednej strony równania, żeby równanie było nadal prawdziwe, musimy podnieść obie strony do tej samej potęgi do potęgi piątej, jeżeli te dwie liczby były sobie równe, to ich piąte potęgi też będą sobie równe. No i robię to po to, żeby tutaj ten pierwiastek po prawej stronie mi zniknął. Bo jak mam pierwiastek piątego stopnia z jakiejś liczby i podniosę ją do potęgi piątej, to wtedy dostanę po prostu tę liczbę, która będzie pod pierwiastkiem. Czyli tutaj po prawej stronie dostanę 3 do kwadratu. Inaczej mówiąc, pierwiastek piątego stopnia z 3 do kwadratu pomnożony 5 razy da nam po prostu 3 do kwadratu, tę liczbę, która jest pod pierwiastkiem. No a co dostanę po lewej stronie tutaj? No, po lewej stronie muszę 3 do potęgi a podnieść do piątej potęgi, czyli 5 razy przez siebie pomnożyć. To tutaj sobie z boczku to napiszę, żeby nie było żadnych wątpliwości, ile to jest. Teraz korzystam z tego, że jak mam tę samą podstawę w takich wyraźnych wykładniczych i je mnożę przez siebie, to wykładniki mogę po prostu dodać. Czyli tutaj będę miał sumę tych wszystkich wykładników, bo tu wszędzie jest ta sama podstawa, czyli 5 razy. A do siebie dodam, czyli będę miał po prostu 3 do potęgi 5 razy a. Czyli po lewej stronie mam tutaj 3 do potęgi 5 razy a. I teraz mam takie ciekawe równanie, że 3 do potęgi 5a to jest to samo co 3 do kwadratu. Czyli 3 podniesione do jakiejś potęgi daje to samo co 3 do kwadratu. Więc ta potęga musi być po prostu dwójką. Nie ma innej możliwości. Żeby te dwie liczby były sobie równe, to 5a musi być równe po prostu 2. No, a teraz to już bardzo łatwo znaleźć wartość a, bo wystarczy po prostu podzielić przez 5 i dostanę wynik, że a to jest po prostu 2 piąte. a równa się 2 piąte. No i to jest rozwiązanie naszego zadania. A teraz zastanówmy się, Jaka jest interpretacja tego rozwiązania? Bo to jest bardzo ciekawe, to co nam tutaj wyszło. Bo nam wyszło, ja to może teraz napiszę, że 3 podniesione do potęgi, może teraz jakiś inny kolor wezmę, do potęgi 2, piąte to jest to samo co pierwiastek stopnia 5, pierwiastek piątego stopnia. Z 3 do kwadratu. Wyszło nam, że to jest to samo. No i na tym przykładzie widzimy, jak interpretować takie wykładniki, które są liczbami wymiernymi, które mają licznik i mianownik. Otóż widzimy, że licznik tego wykładnika mówi nam, do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę 3 do kwadratu. Mamy tutaj napisane. A mianownik tego wykładnika mówi, że musimy wyciągnąć pierwiastek takiego stopnia, jak tutaj jest w mianowniku. Dlatego podnosimy trójkę do kwadratu, bo tutaj mamy dwójkę w liczniku i wyciągamy z tego pierwiastek piątego stopnia, bo mamy piątkę w mianowniku. Można to jeszcze inaczej zapisać, nawiązując do tego, co było w poprzednim filmie, że to jest 3 do potęgi drugiej no i całość jeszcze do potęgi 1 piąta, dlatego że wiemy, że potęga 1 piąta to jest to samo, co pierwiastek piątego stopnia. No i widzimy przy okazji, że Tutaj możemy znowu skorzystać z tego prawa, które tutaj przy okazji sobie przypomnieliśmy, że jak mamy 3 do jakiegoś wykładnika i jeszcze do jakiegoś wykładnika, to te wykładniki trzeba po prostu pomnożyć, tak nam tutaj wyszło. 3 do A do 5 to było 3 do 5a, tak samo tutaj 3 do potęgi drugiej i do 1 piątej to jest 3 do 2 piątych. No a 1 piąta to jest po prostu pierwiastek piątego stopnia. No jakby na to nie patrzeć, mamy właśnie taką bardzo ładną interpretację tego, co to znaczy podnieść liczbę do wykładnika wymiernego.